Kombinat Urbex. Witajcie na kanale Kombinat. Jestem w lesie, wiem, ale dzisiaj nie będzie to eksploracja leśna. Będzie to eksploracja... O, już stres, prosto z dżungli. Ponieważ dom, do którego się udajemy, znajduje się, słuchajcie, właśnie w tej dżungli. I teraz... Tak tylko tytułem wstępu, żebyście się nie znudzili, ja muszę przejść przez niezły burz, żeby się tam po prostu dostać. Kawałek tutaj nakręcimy, abyście mieli świadomość, jak ciężka jest to praca. Zagrożenie leszczami plus 30. No ale kogo to obchodzi? Słuchajcie, lekko nie jest, jest droga. Ja już jestem zmęczony, ale tą drogą się nie przedostaniemy, bo my musimy po prostu się udać prosto do tej dżungli. Ta droga niestety nie prowadzi do tego domku. Także za chwilę będziemy chyba na miejscu. Ja, jak widzicie, dzisiaj nie w swoich tradycyjnych Nike'ach SB, tylko w takich sneakersach. To jest chyba Puma. Mam nadzieję, że zrobią robotę. Ogólnie zbliżamy się już do tego wzgórza. Powiem wam szczerze, że jak pierwszy raz tutaj przyszedłem, to było gorzej przejść. A teraz mam wrażenie, że nawet poszło sprawnie. Słyszę jakieś maszyny. Tu chyba jest jakaś budowa obok prowadzona. Ale co nas to obchodzi, ponieważ my niczego się nie boimy. A chata już jest, słuchajcie, za nami. Zaraz wam pokażę. No faktycznie tu jest jakiś ten... Kurde, jakiś gościu, piasek coś tu chyba sypie. Także nie wiem, czy nie będziemy musieli się chyba przebić jednak lasem, słuchajcie. Chryste. Kurde, to miał być, słuchajcie, lekki, łatwy i przyjemny urbex, a teraz ja już sam nie wiem, czy się tam udawać, bo widzę, że ten koleś tam sypie piasek. No i co on sobie pomyśli o takim debilu jak ja, nie? Pewnie, że jestem debilem. Tu widzicie, mamy taką skarpę, którą trzeba się udać na dół. A ta chata jest, jak widzicie, o tam. Bardzo ładna malownicza, bardzo ładny malowniczy teren. Więc idziemy chyba na chama, na szago i tyle. Najwyżej co, powiemy, że jesteśmy jebnięci. No dobra, chodziło się po górach, to się pójdzie po lasach, nie? Ogólnie wam powiem, że jest katastrofa z tym dojściem. Nie spodziewałem się, że będę tu widział koparkę, która chyba właśnie, kurwa, odjechała jeszcze. Zajebiście. Ja wam powiem, że się czuję naprawdę w jakiejś Amazonii. Tutaj. Chciałem wam tylko pokazać, bo najśmieszniejsze jest to... chciałem wam pokazać, jakie jest dojście, a najśmieszniejsze jest to, jak my tam dojdziemy, nie? Bo ta chata to jest katastrofa. Tam naprawdę nic nie ma. Chociaż już nieraz byliśmy zaskoczeni, nie? Dobra, teraz tak na szybko zobaczcie. Tutaj mamy dach jakiegoś garażu, który był obok domu. A ten dom, zobaczcie, znajduje się o tu. I teraz pytanie, jak ja mam tam zejść. Bo przejście jest tylko tu. Trzymajcie kciuki. Nie pytajcie, jak ja tu dotarłem. Właśnie pożerał mnie komar. A więc mamy, słuchajcie, tutaj przybudówkę. To nie jest ta, która była widoczna przed chwilą. Tylko to jest trochę inne miejsce. Przy tym domu. Prawdopodobnie jakaś zagroda mała. I tu mamy, patrzcie, ten dom. Bardzo ciekawe dojście. Spróbujemy, słuchajcie, tam wejść. Nie wiem jeszcze, którędy. No i czy coś znajdziemy, wątpię. Słuchajcie, tutaj jest jedyne wejście przez te okno. Pozwoliłem sobie tutaj oświetlić trochę. No, jeden wielki burdel, ale oczywiście wchodzimy i próbujemy, no bo co innego nam tutaj pozostało. Nie wiedziałem, jak to doświetlić, ale się udało. Jesteśmy w środku, mamy, słuchajcie, łóżko i koniec. Tu jest jakaś szafa. Tam dalej mamy jeszcze jedno pomieszczenie. I co?
I to jest, słuchajcie, ściana. Bardzo fajny urbex, ale przebijamy się tam dalej. Na podłodze same ciuchy, nic ciekawego, nie grzebiemy. Ach, tu jest taka wielka komoda, zobaczcie. Cała zapleśniała. Ogólnie to nie jest zbyt mądre, bo zaraz wam pokażę, jak wygląda dach. Natomiast nie jest to zbyt bezpieczne miejsce do zwiedzania, ale mówię spontan. Sprawdzimy, jak to wygląda. No i to też czynimy. No nic, kurde, słuchajcie, tu nie ma. Myślałem, że znajdę jakieś ciekawe rzeczy. Są tylko jakieś stare szafki. Lata 90. chyba. Nic takiego nie ma. Nawet żadnych artefaktów nie widzę. To chyba była kuchnia. To była ewidentnie kuchnia, ale nie ma nawet ani jednego garnka, słuchajcie. Idziemy dalej. I to chyba ostatnia izba. Niezbyt przyjemna chata. Totalne zniszczenie. Nie wiem, słuchajcie, czy jest sens tutaj w ogóle to składać. Bo co tutaj wam pokazać? Katastrofa ogólnie. Mamy jakiś papierek. Zaraz go sprawdzimy. Jedyny artefakt na tej eksploracji. Wesołych świąt, ale to nie są święta niestety Bożego Narodzenia, więc ta eksploracja się, słuchajcie, nie udała niestety. A w pufie też nic nie ma. Mamy takie tam okienko z widokiem na sad. To chyba nawet, ej, to są chyba nawet wiśnie czy czereśnie. Chata dość niska, jak te wszystkie chaty, które tak budowano w tych dawnych czasach. Oczywiście to było koszt, obniżenie kosztów produkcji takiej chaty. Co jest na zewnątrz? To, co nas czeka, jak będziemy szli. Nic. Dobra, przejdziemy sobie jeszcze tu. To musiał być chyba jakiś salon albo coś takiego. Komody stare. Strasznie ciemno to musiało być. Pokażę wam, jak wygląda strop. Katastrofa. To wszystko może zaraz, słuchajcie, spaść na ziemię, więc ja tutaj nie będę za długo przebywał. Poza tym, no nic tu nie ma. Tak jak się spodziewałem. A dalej? No, jest chata opuszczona. Mamy tą przybudówkę. Wow, tam jest jakaś chyba piwnica. No dobra. Tutaj mamy, patrzcie, takie podpiwniczenie, znaczy piwnicę. Nigdy nie wiem, co to jest podpiwniczenie, ale mamy To chyba było do ogórków. A to nie wiem. Co to jest? Takie zardzewiałe. Mamy jeden artefakt, to w sumie nasz drugi. Pozori. Nie dychać. Zajebiście. To znaczy, że chyba nie można tego wdychać. Ale to w ogóle jest bardzo niskie, patrzcie. Znaczy, patrzcie, nie widzicie, bo nie macie punktu odniesienia, a ja nie jestem w stanie tego wam w chwili obecnej pokazać. I takie tutaj, o, światełko. W pomieszczeniu obok nic innego jak rozpiżdżaj. Dachu w ogóle nie ma. To jest tam, gdzie byliśmy przed chwilą, czyli u góry, na tym dachu. Z tyłu widzę tylko jakieś buty, ale naprawdę, sorry, nie chce mi się tu wchodzić. Jest też kalusz. Sędzia. Zawsze chciałem zwiedzać azteckie ruiny, słuchajcie. Tak jak myślałem, 5-minutowa eksploracja, no ale co to. Przejdziemy sobie jak ludzie chatą, jeszcze zobaczymy, czy coś ciekawego tutaj jest, co nas ominęło. Ale raczej nie. Aha, i my wyszliśmy, słuchajcie, oknem. Weszliśmy oknem, więc teraz wejdziemy sobie, a tam jeszcze jest jedna... Jeszcze jest jedno pomieszczenie. Ale nie wiem, jak do niego się... Ach, tu można do niego się dostać. Aha, tam nic nie ma. Jakieś jajka, jakaś komoda. Ale jajka? Dobra, widzę, że tam nic nie ma, więc trzeba będzie stąd spadać, bo za chwilę zobaczycie, jak wygląda ze mną dach. Drzwi bardzo ładne, wszystko super w ogóle, tylko nic nie ma, niestety. Wychodzimy. W październiku kończę 40. Dobra,
Teraz największa beka, stąd trzeba wyjść. Ja już stąd teraz wracałem. Wiem, że ta eksploracja wam się nie podała, nie podobała, mi też nie, ale nic innego niestety nie mam. Więc słuchajcie, bardzo dziękuję za zostawienie komentarzy, lajków i subskrypcji. Polecajcie kanał, za chwilę go nazwę chyba Going to the Jungle. A tutaj była ta koparka. Aha, bo tu jest jakaś droga w ogóle robiona. Nie wiem, czy to będzie widać, raczej nie. Zobaczymy. Tam za mną. A my musimy, słuchajcie, się udać. Zaraz pokażę wam gdzie. O, tą drogą. Odezwę się jeszcze z samochodu, ale po co? Nara. Żegnaj, słaba chato. Przed nami, słuchajcie, wejście na bogato. Zasubskrybujcie ten kanał.